Na ścianie budynku przy ulicy Zdanowskiego w Łukowie umieszczona została tablica pamięci ofiar akcji Reinhardt. To inicjatywa marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. Kim ta tablica powinna w każdej miejscowości, gdzie mieszkali polscy Żydzi, zawisnąć, bo to jest historia, to jest przypominanie historii. Pamiętajmy, że Żydzi w Polsce byli ponad 1000 lat, w Łukowie byli kilkaset lat, w Kreśniku byli kilkaset lat, w Lublinie byli też kilkaset lat i oni tworzyli lokalną społeczność, tworzyli państwo polskie. To byli ludzie, którzy zajmowali się gospodarką, zajmowali się kulturą, nauką i zostali zamordowani nie przez Polaków, nie przez hitlerowców, nie przez faszystów, tylko przez Niemców. W 1942, w 1943 roku, przez cały okres II wojny światowej, w imię opętańczej ideologii, którą stworzyli wtedy Niemcy. Niemcy znaleźli sobie ofiarę swoich rządów i tą ofiarą byli Żydzi. Niemcy postanowili etnicznie zniszczyć ten naród, który, powtarzam, nie miał własnego państwa, współtworzył poszczególne państwa, a tu Polskę zdecydowanie sobie ulubił, bo tutaj byli bardzo dobrze przyjmowani przez wieki, bardzo dobre mieli warunki do rozwoju i współtworzyli bogactwo Królestwa Polskiego, I Rzeczypospolitej Obojga Narodów, okres rozbiorowy, a także II Rzeczpospolitą i zostali zgładzeni w sposób niespotykany na skalę historii świata. Odsłonięcie tablicy w Łukowie odbyło się 23 września. Każda inicjatywa, która ma na celu uczcić i przypomnieć historię, która tutaj się działa kilkadziesiąt lat temu, jest dobrą inicjatywą. To jest nasze zadanie, zadanie osób, które dzisiaj żyją, funkcjonują tu, aby pamięć o tych wydarzeniach, o osobach, które wówczas zostały dotknięte tym nieludzkim traktowaniem, nie umarła. A dlaczego? A dlatego, aby dzięki tej pamięci wyciągać wnioski, wyciągać lekcje, tak aby nie dopuścić nigdy do powtórzenia się tej sytuacji. Niech te tragiczne wydarzenia z roku 1943, ale również 1944 będą dla nas nauczką, a my dorośli, w szczególności osoby, które są gospodarzami, czy to miast, czy to gmin, czy to województw, mają obowiązek tą wiedzę i tą informację przekazywać dalej, szczególnie do młodych, bo to oni za 10, za 15, za 20 lat będą podejmować decyzje. Trzeba też pamiętać, że przecież tej społeczności już nie ma. Ona została niemal doszczętnie wymordowana i na nas, na sąsiadach, na Polakach, na katolikach spoczywa moralny obowiązek, żeby przypominać cały czas o tych ludziach, którzy zostawili tutaj wszystko, nie zabrali ze sobą nic. No i my teraz właśnie z tego całego też bogactwa, nie tylko materialnego, ale intelektualnego, korzystamy wszyscy. Pamiętamy o tym, że była akcja Reinhardt. Pamiętamy o tym, że zostało wymordowanych prawie 2 miliony ludności żydowskiej. Pamiętamy o tym, że dochodziło do eksterminacji. I to, że dzisiaj odsłaniana jest ta tablica, to jest właśnie pamięć i to jest przestroga, ażeby tego typu ideologie, które mają w sobie eksterminację, mają w sobie ludobójstwo, mają w sobie mordowanie ludności, żeby więcej się po prostu nie powtórzyły. Muszę powiedzieć, że już któryś raz z rzędu biorę udział w takiej ceremonii, takich uroczystościach w imieniu Naczelnego Rabina Polski, rabina Michaela Szudricha, i za każdym razem jest to pewne wzruszenie, dlatego że nie można zostawić bezimiennych mieszkańców tych miast, o nich zapomnieć. Przecież Polska była takim miejscem wymarzonym, to się mówiło, Polin, tu odpoczniesz. Naród żydowski prześladowany z całej Europy do Polski przyjeżdżał i tu znajdował swój dom. Takie miasteczka jak Łuków, jak Radzyń, jak Lubartów i wiele innych naszego regionu tutaj lubelskiego stało się domem dla tych ludzi, dla ich rodzin, dla dzieci. Planowano dalsze życie, rozwój kolejnych pokoleń. No niestety, II wojna światowa i barbarzyństwo, naprawdę, to koszmarne barbarzyństwo Niemców, spowodowało, że ten naród zniknął tutaj. Żydów w Polsce praktycznie w tej chwili dzisiaj już nie ma. To jest bardzo mała grupa w tej chwili mniejszości w Polsce, ale te miejsca wręcz oddychają jeszcze tą historią. Znajdujemy fragmenty cmentarzy zniszczonych czasami, ale są. Są fragmenty jakichś synagog, niektóre budynki ocalały, a to są rzadkie sprawy. Natomiast pamięć jest najcenniejsza.
czyli pamięć po tych ludziach zostanie tak, jakby nigdy nie umarli, jakby ciągle tutaj między nami żyli. I dlatego ja uważam, że to jest piękna inicjatywa marszałka. Uważam, że powinna każde województwo, każdy region taką akcję przeprowadzić, bo to nie jest wielki wysiłek, nie jest wielki koszt, a taka tabliczka zostaje i ta pamięć zostaje też. I to jest najważniejsze. Umieszczaniu tablic w różnych miejscowościach województwa lubelskiego towarzyszy hasło „Pamięć jest naszym obowiązkiem”.